Kilkanaście lat temu rozgrywaliśmy podobne spotkania z zespołem z Friedrichshafen. Ówczesny trener to był Stelio Mukulescu. Pierwsze spotkanie rozgrywaliśmy w Friedrichshafen. Bardzo zacięte, bardzo wyrównane. No niestety, z tego co pamiętam, przegrane 3-1. W Polsce natomiast, w opolskim okrąglaku, poniosła nas przede wszystkim publiczność. Wygraliśmy to spotkanie 3-1. O naszym awansie decydowały małe punkty, no i poszczególne akcje. Bardzo dobre spotkanie Pawła Papkę, bardzo dobre spotkanie Roberta Szczerbaniuka, który w jednym z setów wyciągnął z serią zagrywek całego seta. Także dzięki temu awansowaliśmy do Final Four, do polskiego Final Four zresztą, gdzie po kilkunastu latach polski zespół mógł rozgrywać swój turniej finałowy Ligi Mistrzów. Obecnie jest o wiele, może nie trudniej, ale inaczej awansować do Final Four Ligi Mistrzów. Kiedyś były dwie grupy po sześć zespołów, tylko i wyłącznie mistrzowie poszczególnych krajów, którzy przeszli sito eliminacji, grali w tych grupach. Się grało na krzyż, pierwszy z czwartym, drugi z trzecim. I dopiero gdzieś później te słynne Final Four. Kiedy my graliśmy w tym 2002 roku, już te rozgrywki wyglądały podobnie jak teraz. Natomiast grało wiele ekip mocniejszych. Było wiele ekip z Turcji, przede wszystkim Włochy, Francja, Niemcy. To ekipy, zresztą Friedrichshafen swojego czasu nawet wygrało Ligę Mistrzów, więc to też pokazuje o sile Paris-Volley. Więc ta Liga Mistrzów była dużo, dużo mocniejsza. W tym momencie mamy kilka zespołów, które rywalizują ze sobą, kilka zespołów, które na tym europejskim boisku stanowią o sile. Oczywiście są to dwie, trzy ekipy z Włoch, dwie ekipy z Rosji. Miejmy nadzieję, że w tym Final Four znajdzie się ekipa z Polski. Więc troszeczkę ta siatkówka teraz teraźniejsza zmieniła swój wygląd. No ale przede wszystkim cieszy fakt, że to boisko decyduje o tym, kto awansuje dalej, a nie zielony stolik. No po kilku latach wracamy, bo należy pamiętać, że Zaksa kilka lat temu awansowała do Final Four Ligi Mistrzów w Omsku. Niestety tam się nie udało zdobyć coś więcej, zajęliśmy czwarte miejsce. Aczkolwiek zostawiliśmy dobry wizerunek, bo przegrane chociażby spotkanie półfinałowe z Cuneo po ciężkiej walce. No niestety nie udało się awansować do wielkiego finału, ale myślę, że teraz stać na to przede wszystkim, żeby też powtórzyć ten sukces. A później zobaczymy, może coś uda się ugrać więcej niż tylko i wyłącznie te czwarte miejsce. Nie ukrywam, żeby to był dla nas wielki sukces, żeby po 15 latach od 2003 roku zawiesić medale na szyjach siatkarzy z Kędzierzyna. Ja w jednym z wywiadów powiedziałem, że jeżeli awansujemy z Jastrzębskim Węglem, to mamy autostradę. Jednakże należy pamiętać, że zespół z Friedrichshafen to jest trudny zespół, pomimo tego, że może nie ma wybitnych nazwisk, wielkich nazwisk europejskiego czy światowego formatu, ale to są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę i przede wszystkim, którzy mają zwycięstwo we krwi. W tym sezonie jeszcze nie odnieśli porażki, czy to w lidze, czy w europejskich pucharach, czy w pucharze Niemiec, więc na pewno takim zespołom gra się dużo łatwiej. Będzie to dla nich pierwszy taki poważny sprawdzian i mam nadzieję, że to będzie pierwszy rywal, który ich pokona. I też mam nadzieję, że rywalizacja między trenerami, byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, a obecnym selekcjonerem naszej kadry, że ten były wygra.